Witam Cię serdecznie. Z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka i akceptacji siebie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci medytację, w której uwolnisz swoje poczucie gorszości. Poczucie gorszości jest mocno związane z poczuciem własnej wartości. Więc kiedy uwalniasz swoje poczucie gorszości, jednocześnie zdrowe poczucie własnej wartości wzrasta. Zapraszam. Zamknij oczy. Usiądź lub połóż się wygodnie. Uspokój swój oddech. Głęboki wdech i wydech. Przypomnij sobie teraz sytuację, w której ostatnio czułeś się gorszy. Być może porównałaś się z kimś. Być może ktoś cię skrytykował. Może była to sytuacja w pracy albo sytuacja w związku. Co się wtedy wydarzyło? Jak się wtedy czułeś? Co cię najbardziej bolało? A może twoje poczucie gorszości doskwiera ci na co dzień w relacjach z innymi? W pracy? Być może czujesz, że nie zarabiasz wystarczająco dużo? Albo czujesz się gorsza od partnera? A może porównujesz się z koleżankami, z kolegami? Pozwól sobie znowu poczuć te wszystkie emocje, które są związane z poczuciem bycia gorszym od innych. Poczuciem, które wpływa na twoją samoocenę. Bo kiedy czujemy się gorsi, mamy jednocześnie poczucie, że nie zasługujemy na nic lepszego. Dlatego możemy tkwić w związku, który nam nie służy, pracować w pracy, która nam nie odpowiada, zadręczać się, analizować i stawiać siebie w pozycji niższej od innych. Jeżeli nie przychodzi ci teraz konkretna sytuacja, nic nie szkodzi. Za chwilę zaprosimy tutaj twoje wewnętrzne dziecko, które potrzebuje uzdrowienia. Dziecko, które czuło się gorsze od innych dzieci. Które czuło się samotne, smutne, któremu wciąż czegoś brakowało. Być może patrzyło na inne dzieci, jak się bawią z rodzicami, a ono się nie bawiło. Być może dostawało gorsze oceny w szkole od innych. A być może zostało kiedyś bardzo dotkliwie skrytykowane. Zaproś teraz to dziecko tutaj do siebie. To dziecko, które bardzo cierpi, które potrzebuje pomocy i wsparcia, które potrzebuje usłyszeć, że jest wystarczające,
takie, jakie jest. Zobacz to dziecko przed sobą. Przypatrz mu się uważnie. Niewinne dziecko, którym kiedyś byłeś, byłaś. Popatrz mu głęboko w oczy. I oddychaj. Głęboki wdech. Wydech. Być może dostrzegasz jakieś szczegóły, w jaki sposób stoi lub siedzi to dziecko. Być może w co jest ubrane. A jeśli nie, to też jest w porządku. Najważniejsze, abyś teraz czuła, czuł jego energię i jego emocje. Emocje smutku, lęku, być może złości. Złości na to, że ktoś nie docenił tego, jakie jest naprawdę. Nie docenił jego starań, jego pracy, jego prób. Przecież tak bardzo się starałem. Przecież tak bardzo chciałem. Próbowałem. Robiłem, co w mojej mocy. A ty mnie nie widziałeś. Nie widziałaś. Przypatrz się temu dziecku, jak ono się czuje. Czego temu dziecku brakuje? Za czym tęskni? Czego chce? I zobacz, jaką ogromną ranę nosi na swoim sercu. Poczucie, że jest niewystarczająco dobre, takie, jakie jest. Poczucie bycia gorszym. Niechcianym. Nieakceptowanym. To bardzo boli. Oddychaj. Pozwól, aby ten ból w końcu uwolnił się. Jeżeli masz ochotę płakać, płacz. Pozwól sobie na wszystkie emocje. Tak długo nosiłeś, nosiłaś na sercu tą ranę. Już czas pozwolić jej odejść. Uwolnić tą całą krytykę. Poczucia bycia niedoskonałym. Bycia gorszym. Poczucia, że nie zasługujesz na nic lepszego. Poczucia bycia niedocenionym, niezauważonym, nieusłyszanym. Spójrz na to dziecko jeszcze raz. Z ogromną uważnością i powiedz do niego: masz prawo tak się czuć. Masz prawo przeżywać wszystkie swoje emocje. To w porządku, że czujesz złość. To w porządku, że czujesz smutek. To w porządku, że czujesz lęk. Cokolwiek teraz czuje to dziecko, wszystko z nim w porządku. I powiedz jeszcze do niego: doświadczyłeś ogromnego bólu,
i masz prawo przeżywać wszystkie swoje emocje. Wszystkie są właściwe, takie, jakie są. To, że kiedyś ktoś cię skrytykował, nie docenił, nie zauważył, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Ja ciebie widzę i widzę, jak się starasz. Ja jestem przy tobie i przy mnie możesz poczuć się bezpiecznie. Ja ciebie akceptuję. Akceptuję ciebie takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. Akceptuję ciebie ze wszystkim. Ze wszystkim, co do ciebie przynależy. Wszystko w tobie jest właściwe, takie, jakie jest. Już jestem przy tobie. Dla mnie jesteś wystarczający, wystarczająca. Oddychaj tymi słowami. Pozwalaj, aby przepłynęły przez twoje ciało, aby wypełniły serce małego dziecka, które być może nigdy tego nie usłyszało, a tak długo czekało na te słowa. Być może ci teraz nie wierzy. Być może jest zdziwione. Cokolwiek ono teraz czuje, to jest w porządku. Może być zagubione. Nic nie szkodzi. Jest właściwe, takie, jakie jest. I powiedz jeszcze do niego: przepraszam. Przepraszam, że tak długo cię krytykowałem. Krytykowałam. Przepraszam, że tak długo cię nie doceniałam. Nie doceniałem. Przepraszam, że cię nie widziałam. Nie widziałem. Przepraszam, że uważałem, że jesteś niewystarczająco dobry. Dobra. Myliłam się. Tak mi przykro, że cię skrzywdziłem. Tak mi przykro. Tak mi przykro, że cierpiałaś. Że czułeś się gorszy od innych. A przecież wcale tak nie jest. Wszystko z tobą w porządku. I dziękuję ci, że tak długo tutaj wytrzymałaś. Że czekałaś. Już jestem. Już zawsze przy tobie będę. I zastanów się teraz, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć od siebie do swojego wewnętrznego dziecka. I teraz, zanim pożegnasz się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, zapytaj się go, czego potrzebujesz, co mogę dla ciebie zrobić, i poczekaj na odpowiedź.
Jeśli usłyszysz odpowiedź, to zastanów się teraz, czy jesteś w stanie obiecać swojemu wewnętrznemu dziecku, czy to dla niego zrobisz. Jeśli tak, to obiecaj, a jeśli nie, to powiedz, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tego dokonać. Jeśli jesteś w stanie, wykonaj jakiś czuły gest do swojego wewnętrznego dziecka. Możesz je przytulić, możesz pogłaskać po głowie albo złapać za rękę. Powiedz jeszcze do niego szeptem: jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający, wszystko z tobą w porządku, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Pozwól, aby twoje dziecko napełniło się tymi słowami. I oddychaj tym. A teraz wyobraź sobie, że to wewnętrzne dziecko zmniejsza się i zmniejsza. Robi się takie malutkie, tak że możesz schować je do swojego serca, żeby zawsze było przy tobie. Schowaj je do serca. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy poczujesz się gorszy, gorsza, kiedy poczujesz się niewystarczająca, niewystarczający, to znaczy, że wzywa cię twoje wewnętrzne dziecko i chce, abyś je usłyszał, usłyszała. W swoim czasie otwórz oczy i wróć do tu i teraz. Sprawdź, jak się czujesz. Czy coś się zmieniło? Mam nadzieję, że medytacja była przydatna i że udało się chociaż w jakiejś części uzdrowić swoją ranę, poczucia bycia gorszym i niewystarczającym. Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia w tym procesie, zapraszam Cię na terapię indywidualną. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie. Dziękuję.